Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk. Jesteśmy w autobusie. Jedziemy na kierunek Wrocław. O. I tutaj mamy ciekawych pasażerów. Tutaj się jadą Hiszpanie. Jadą Hiszpanie, jadą. Jedzie z Kamerunu. What's your name? John is my name. Aha. Z Kamerunu. Kamerunia. Turist. I came to visit Poznań. Poznań. Yeah. You is looking in Poland good? Yeah, I think it's good. Kind of. Mm-hmm. Poland is good and it's growing, it's developing. Yeah. Are you profession? You working? I'm an IT specialist. Huh? IT specialist. Specialist. Engineer? IT, yeah. IT, yeah. Okay. You want Poland? Yeah, sure, yeah. Okej. Okay. Dobra, Dębienko dojeżdżamy, Dębienko. No jest ciekawe towarzystwo, jedziemy do... No ten autobus jedzie w ogóle docelowo do Pragi czeskiej, więc tutaj turystów jest wielu. No to jest polski bus, kiedyś był, a teraz jest Flexburg. Mamy też i z Czech pana. Może pan z Czech coś powie dla Pomorskiej Telewizji Narodowej? No Polacy się nie chcą wypowiadać. Thank you. Bye bye. Espaniola. Dwóch Hiszpanów obok mnie. No, Międzynarodowe Towarzystwo mamy w polskim Flexbusie, tak? I jesteśmy już o 16:00 będziemy we Wrocławiu. No tam chcę zrobić wywiad też z takim, z Polakiem, który się nazywa Piotr Rybak. To ten, o którym było głośno, że spalił kukłę Żyda, a on twierdzi, że spalił kukłę Sorosa, czyli tego, który manipuluje rynkami finansowymi bogatego od wężów finansowych specjalisty. Dziękuję, Sławomir Dziembiński, Gdańsk. No, przepraszam, już w drodze z Poznania do Wrocławia jestem. Pozdrawiam. Pomorska Telewizja Narodowa.